Siemano. O, siema. Siema. Nawet nie zauważyłem, że podjechałeś. To jest bo takie ciche. Ja ci powiem tak, że jestem słaby, jeżeli chodzi o ceny fur, bo Trąba ostatnio przyszedł z jego furą. No. Całą zmienioną i ja myślałem, że tylko kolor sobie zmienił, nie? Ale... miałem tam dokładki i wszystko, nie? Okej, okay, fajnie. Słychać tutaj, że gada ewidentnie. Krzychu ma dwójkę, nie? To jest czwórka. Tak, ale to jest ta nowsza też, nie? No dobra, już się nie popisuj, nie? W sensie nowsza, chodzi mi o to, że inna generacja. Zajebiście. Co było robione? A dokładki, wydech, niżej glebunia jest. Sieć, nie? No, szczur się nie przyciśnie. Szczur się nie przyciśnie. Tunek, spoiler. Ale w ogóle takiego rozwiązania nie widziałem, nie? Żeby takiego golaska sobie zrobić felgę, nie? Że tak wszystko widać, nie? No. Fajnie to wygląda. Tutaj to jest... no. Bardzo należycie. No powiem tak, do Picanto jeszcze trochę brakuje, ale wydaje mi się, że może być, nie? Ale no. Czuć, on gada, nie? Czuj, czekaj, przygazuję. Dam mu. Daj mu na zimny. Nie taki zimny. Nie, stary, to jest głośniejszy niż samolot. Nie, no coś ty. No nie, no śmieję się, ale głośne. Ale można by było jeszcze głośniej zrobić. To każdy coś innego robi. Aha, każdy no. Coś innego. No na przykład skrzydła mam to samo, co ma Krzychu. U pająka coś robisz, czy nie? No tak, no skrzydło u pająka. Dobra, a dokładki, no to... to ja co jestem, Krzychu, ja też jestem Max fanem, Tom. Ogólnie podoba mi się spoiler. Musi być spoiler, jak nie ma loty, jak nie ma, wiesz, deski, to nie ma ten, nie ma fury, nie? Bardzo no. Fajnie, podoba mi się. Tylko, że wiesz, mówię, że słabo trafiłeś, bo nie jestem samochodowy, nie? Ty, ale w ogóle siedzenie zajebiste, to jest takie ten kubełkowe, nie? Takie profesjonalne. Wy jak tam, który już skok? Wiesz co, 51. Aha. 51 i teraz będzie 52. Dzisiaj kilka skoków zrobimy. Okay. Także fajnie, nie? Tutaj akurat właśnie znajdujemy się blisko Pobiednika, znaczy w Pobiedniku koło klubu Crack Sky, najlepszego klubu w Polsce. Znajdujemy się również koło Bistro For You, najlepszego bistro w Polsce. Najlepsze żarcie, jak chcecie to wpadajcie tutaj, bo naprawdę jest niesamowite. Zawsze pomiędzy skokami sobie wpadamy na jakieś danie i muszę przyznać, że naprawdę nie jeden kucharz mógłby mieć tutaj z taką babciną kuchnią spory problem, żeby przebić, bo to jest dobre polskie jedzonko. Robi wrażenie? Robi wrażenie, oj tak. A tak w ogóle to patrzcie, co mi przyszło. Chyba najbardziej wyczekiwany element w ogóle z całej historii zamawiania rzeczy. Zamówiłem karbony ogólnie z Anglii. Z firmy, o której nie będę się wypowiadał najlepiej. No, mają dobre rzeczy, mają bardzo fajne wzory i tak dalej. No tylko, że podczas transportu te karbony lubią się uszkadzać. W szczególności oni je pakują, no bardzo średnio je pakują, że tak powiem. Mniejsza. Zamówiłem sobie karbony gdzieś tak 3 miesiące temu. Przyszły wszystko elegancko. Zawiozłem sobie do firmy, u której będę oklejać samochód. Ponieważ myślałem nad zmianą koloru ogólnie V92, bo mówimy o niej. Myślałem, żeby nałożyć szary kolor, ponieważ tam naoglądałem się jak świnków z USA, jak oni te furki tuningują i tak dalej. Bardzo mi się spodobał ten kolor, ale uznałem, że kurde, tych Melbourne Red jest bardzo mało, więc postanowiłem, że go zostawię. I tak włożyłem, nałożyłem PPF-a na to, nie nakładałem żadnego koloru i postanowiłem właśnie zamówić sobie karbony. Zamówiłem je, no tak, mniej więcej 3 miesiące temu. 2 miesiące już stoi u chłopaków, u których się okleja. No i przyszły te karbony. Tam do nich okazało się, że progi są uszkodzone i czasza lusterka ma wadę jakąś. No i za czaszę lusterka dostałem zwrot, bo oni tego nie naprawili. I progi, no koniecznie chciałem nowe, no nie? Przyszły mi nowe, są nieuszkodzone. Wszystko spoko. Jeszcze taka ciekawostka, że wysłali mi je razem z rzeczami takiego znajomego dalszego mojego, który też zamawiał od nich. Stwierdzili, że wyślą w ogóle tą paczkę razem, że wyślą wszystkie rzeczy do mnie. No i wracając do sedna sprawy, zamówiłem te karbony, przyszły ogólnie, tam mi przyszły splitter, progi, lotka, nerki karbonowe na maskę, wloty karbonowe i po bokach tam przy migaczach, przy kierunkowskazach też karbonowe obwódki i do tego jeszcze dyfuzor. I tak jakby taka wisienka na torcie, której w ogóle chyba w Polsce, nie wiem czy ktoś takie ma, pod wydech taki dyfuzor, mega to będzie wyglądać. No i zaraz wam pokażę coś, czego chyba jako jedyny będę miał w Polsce, V92, zaraz wam je pokażę. A karbony przyszły, no i musiałem je odesłać, ponieważ te progi przyszły uszkodzone i ten proces cały odesłania i zanim mi przyszło nowe, no to 2 miesiące trwał, no nie? Auto stało uziemione właśnie u chłopaków, no i kurde dramat. Pójdziemy sobie teraz do BM-eczki, M4-ki. W ogóle dajcie znać, co sądzicie o BMC bez rejestracji z przodu. No i co sądzicie? Według mnie
Samochód wygląda o wiele lepiej. Jeszcze nie wiem, co zrobię, bo są dwie opcje. W ogóle zamówiłem takie mocowanie. Też wam pokażę. Tu jest rejestracja. A mocowanie wygląda w następujący sposób. Zobaczcie. Tam zaszło elegancko. No a tutaj tak to wygląda. Tu po prostu się dociska wtedy tą sprężynkę i ona tam zachodzi. No jak możecie zauważyć, tak wygląda całe to mocowanie. O. Najlepszym pomysłem ogólnie tutaj by było zrobienie czegoś takiego. Tutaj, o, gdzie jest ta dziurka, to wcześniej była zamocowana rejestracja, ale byśmy tu dali na przykład dwa magnesy, bo zobaczcie, tutaj jest nerka. I w momencie, w którym przyłożyłbym po prostu rejestrację, to ona się będzie rysować rejestracja. Pasuje, żeby to był taki dystans jeszcze, no nie? Żeby to jakby ta rejestracja była nad tą nerką. By tu się sprzedały tak 2-3 magnesy, takie grubsze. Wtedy by można było zrobić szybkie mocowanie na magnesy neodymowe. I z drugiej strony dać magnesy właśnie. Jeśli chcecie coś takiego, mogę wam sprzedać. Ogólnie coś takiego kosztowało 1200 zł z cłem. No i chyba bym zamocował magnesy neodymowe. W ogóle myślę... Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o grillu, tym karbonowym do M4. Nie chodzi mi o Warsteinera. Myślę tutaj o czymś takim jakby podobnym do Warsteinera, ponieważ taka firma z Anglii coś takie fajne produkuje. Myślę właśnie, czy nie wziąć od nich. No i ogólnie myślę, czy nie wsadzić tutaj całego pakietu karbonowego, dokładek. To jeszcze jest temat do przedyskutowania. Możliwe, że tutaj wleci okleina z projektem, który za niedługo będzie startować. W M2 będzie na pewno ta okleina i może jeszcze w Lambo będzie ta okleina. Troszkę zniszczy może auto, według niektórych. Według mnie to będzie ciekawa promocja. To dla mnie się najbardziej liczyć będzie wtedy. Pokażę wam dalej, co mi tu przyszło. Przyszedł mi gwint do M2 tak samo. Ogólnie, co z M2? Ostatnio na kanale widzieliście update, co z M2. Znaczy, czy się pozmieniało, to nie wiem, ale na pewno wiem, że będzie bardzo ciężko uzyskać naprawę gwarancyjną tego silnika. Jak macie silnik od M2 albo wiecie, ktoś może sprzedaje po dobrej cenie, z niskim przebiegiem, tak naprawdę im niższy, tym lepiej, to dawajcie znać, ja chętnie odkupię taki silnik, bo prawdopodobnie się nie uda uzyskać gwarancji na M2, więc no słabo trochę wyszło, ale mimo wszystko chyba będzie to opłacalny ten zakup, więc to wszystko będzie w osobnym filmie, jeśli się uda, czekajcie. Tak samo ceny E92, karbonów i tak dalej, będzie wszystko w podsumowaniu, jak skończę projekt po prostu. Co tutaj dalej mamy? Tutaj mamy lampki D92, to zaraz wam pokażę. Dobra, także dajcie znać, co myślicie o tym grillu. Według was lepiej wyglądałby karbonowy, czy mnie to zastanawia? Dajcie znać w komentarzach, co ja mogę wam jeszcze pokazać. Pokażę wam jeszcze bardzo fajne rzeczy, mianowicie... Zanim przejdziemy do najciekawszej rzeczy z całego materiału, to... Czy najciekawszej rzeczy, najbardziej takiej rar rzeczy, to jeszcze wam pokażę, tutaj wlepki mi przyszły od firmy Prop Stickers. Nie jest to żadna promocja, po prostu u nich zawsze zamawiam naklejki i na szybie na przykład mi się trzymają już... No już ponad rok, a myję zawsze szybko czy coś, to jeszcze się nie zdarzyło, żeby coś odpadło. Jeśli będziecie chcieli, to dawajcie znać. Bo myślałem sobie, że zrobię sobie bluzę dla siebie, ale jeśli będziecie chcieli tak samo, dawajcie znać. Mogę wam ogarniać takie bluzki, mazek, tam już jedną wrzucałem na Instagramie. To nie jest jeszcze pełny projekt, bo jest sam haft, mazek na bluzie. Ogólnie bluza jest mega jakościowo i fajna taka. Będzie jeszcze fajne logo na plecach, będzie bardzo fajna grafika, będzie M4 na tej grafice i więcej wam nie zdradzę. No i jeśli chcecie po prostu, to dawajcie znać, to coś ogarniemy. Cenowo też te bluzy nie będą jakieś wygórowane, będą spoko cenie. W stosunku do jakości na pewno będzie odpowiednio wszystko. Mamy tutaj lampeczkę do E92. Patrzcie, tak się prezentuje. Są tutaj ringi, ksenony. I tutaj możecie zauważyć, nie wiem czy widać, bo się odbija bardzo. Ogólnie to bardzo podobna lampa do M4 F82 przedliftowej. Jest tu taka brewka, dwa takie ringi. Według mnie będzie wyglądać to zajebiście. Przyleciało to z USA, kosztowało też swoje. Aczkolwiek, no jak się będzie czymś przynajmniej wyróżniać, co nie? Nie wiem nawet ile jest w Europie takich. Nie mam pojęcia, ale wiem, że w Polsce to będzie chyba pierwsza. No i jest tu taka brewka fajna. I ogólnie załączę wam gdzieś tu, o tutaj będzie zdjęcie, jak wygląda w praktyce ta lampa już na aucie. Według mnie projekt będzie bardzo fajny, w Polsce chyba takiego nie będzie, z takimi karbonami i takimi lampami i tak dalej, więc ja bym czekał na waszym miejscu na efekt finalny. No pewnie jeszcze troszkę potrwa, ja zawiozę te karbony do chłopaków tam, gdzie się okleja, skończą oklejać, wstrzymały te karbony całą pracę. No i potem myślę, że kwestia czasu, tam jeszcze wydech wejdzie. Nie, myślę, czy na hamownię nie zabrać jej. Ogólnie ona ma teraz 435 koni, ale myślę, czy by ją nie zabrać na hamownię, sprawdzić to, nagrać odcinek dodatkowy. Przede wszystkim to jeszcze rzeczy mechaniczne trzeba będzie w niej zrobić, bo tam, no żeby była po prostu igła.
Dobra, słuchajcie, nie widzieliście jeszcze E92 na YouTubie, także wam całe pokażę w pełnej okazałości. O, teraz cały PPF, oklejone progi i cała ogólnie będzie teraz w PPF-ie. Środek w sumie za dużo nie zobaczycie, a tak się prezentuje. Ja tutaj ogólnie kabel zostawiłem do iPhone'a, chętnie bym go zabrał. O. No, ale ogólnie to cała jest naprawdę zadbana. W PPF-ie tutaj siądzie spoiler karbonowy, wcześniej był w połysku czarnym. A ogólnie będzie mega furka, co wam mogę nie powiedzieć. 2009 rocznik, 130 tysięcy przebiegu, no jest mega zachowana. Ogólnie jest takiej wersji chyba najsurowszej, bez żadnych systemów, jakichś takich czujników i tak dalej. No surowe autko do jazdy, więc mega spoko. Pojawiły się jakieś tam problemy w układzie kierowniczym, ale to wszystko mechanicznie jak będzie robione się zrobi, więc tak to wygląda. Chyba to tyle, tak wam chciałem jeszcze na szybko pokazać ją. Słuchajcie, przywieźliśmy E36 do zamiara. Będzie naprawianie furki, bo ten pasek, mówiłem wcześniej, pękł i tak dalej. Pasuje też tu jakieś kilka drobnych rzeczy porobić. I co? Zabieram jeszcze za rozładowanie tego. Przywiozłem też trochę gratów do E92 i do M2, bo tutaj pewnie będzie robione wszystko. No i co? Lecimy. Dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że coś takiego wam się podobało. Zapraszam do lajkowania, subskrypcji i tak dalej, bo no ostatnio coś z tymi wyświetleniami jest gorzej. Ale dobra. Nie ma co się załamywać i poddawać, także wiernym widzom dalej będą dostarczone materiały. Dodam jeszcze, że wlepki będzie można zgarnąć albo na zlotach, na których będę, albo jeśli będzie ktoś zamawiał moją bluzę, albo planuję wypuścić bluzy i koszulki w kolorach biały, czarny, szary. Jeśli są osoby zainteresowane, to zachęcam was do śledzenia Instagrama, ponieważ tam będę wrzucał efekt końcowy, jak one wyglądają. Po prostu kto będzie chciał, to sobie kupi. Dobra, także pozdro.